Szanowni Państwo, poproszę już o chwilę uwagi, bo poproszę o wyciszenie telefonu, żeby nam się pokazały. Wszystko jest włączone, będziemy mogli zaczynać. Więc otwieram drugą sesję Rady Gminy w Łukankach. Witam serdecznie radnych, witam pana wójta, pana skarbnika, panią sekretarz. Witam oczywiście sołtysów, dyrektorów jednostek. Witam prezesa Agromazur. Szanowni Państwo, dostaliście Państwo harmonogram dzisiejszego posiedzenia na ostatniej sesji. I tutaj byśmy chcieli rozszerzyć ten harmonogram o jeden punkt. Jako punkt drugi powołanie sekretarza obrad. To jest, tego punktu zabrakło w tym harmonogramie, więc byśmy chcieli jako punkt drugi wprowadzić powołanie sekretarza obrad. Pozostałe punkty po prostu się przesuną od punktu drugiego w dół. Czy macie Państwo jakieś uwagi co do harmonogramu? Nie widzę, więc przejdźmy do przegłosowania nowego harmonogramu obrad. Kto z Państwa jest za nowym harmonogramem obrad? Kto jest za? Dziękuję. Jednogłośnie harmonogram został przyjęty. Jeszcze tylko dodam, że dzisiaj obecnych jest 12 radnych, oczywiście forum jest jak najbardziej, czyli uchwały, które będziemy podejmować, będą prawomocne. I w takim razie, jak jesteśmy przy punkcie drugim, powołanie sekretarza obrad, tutaj proponuję pana Wojciecha Chmielskiego na sekretarza. Czy panie Wojtku, wyrażę pan zgodę? Tak. Dobrze, więc tutaj mamy już ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty, przedstawienie informacji z działalności wójta gminy od 9 października do 20 listopada 2018 roku. Poproszę pana wójta. Serdecznie się tak, bo ułatwione zdanie, bo ostatnia sesja była to i temu, więc panie przewodniczący, panie panowie radni, panowie sołtysi, pani dyrektor, przedostatnia sesja odbyła się 9 października i od tego czasu do dzisiejszego chciałem przedstawić informacje z naszej działalności, z mojej i moich współpracowników. Przede wszystkim w tym okresie skupiliśmy się na właśnie naszych standardowych dużych inwestycjach i tutaj dużo czasu nam to poświęca, bo jedne inwestycje się kończą, inne jeszcze trwają, to trzeba rozliczać, trzeba zmieniać harmonogramy, trzeba też podpisywać aneksy, w zależności od tego, co tam się w tych inwestycjach dzieje i między innymi to najwięcej nam zabiera uwagi i czasu. Jedną taką, można powiedzieć, największą z tych wszystkich otworzyliśmy 19 października, Centrum Sportowo-Turystyczno-Rekreacyjne w Łukankach. Każdy, kto tam był, może sobie zrobić opinię na ten temat. No i wszystkie komentarze, które jeszcze do tej pory do nas docierają, bo urzędu tam SMS-owo, czy mailowo są pozytywne. Otworzyliśmy oficjalnie, wykonaliśmy wniosek opłaty, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego do Olsztyna i czekamy na kontrolę i na zwrot środków. Wykonujemy termomodernizację budynków użyteczności publicznej, to jest budynek Urzędu Gminy, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej. Część zadania już została wykonana i też złożyliśmy wniosek opłatny, jeśli chodzi o wymianę pieców, o wymianę kotów. To też wykonaliśmy wniosek opłatny, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Czekamy na dokończenie docieplenia. Myślę, że do końca listopada powinniśmy skończyć i też do końca grudnia powinniśmy złożyć wniosek opłatny i będziemy czekali na zwrot. Dalej wdrażamy tak zwane e-usługi w urzędzie, cyfrowy urząd. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy i sprzęt towarzyszący, czyli serwery i inne urządzenia, które są potrzebne. Wdrażamy e-usługi, czyli te usługi, które będą pomagały mieszkańcom w komunikowaniu się z urzędem. Do końca też listopada powinniśmy mieć już wszystko załatwione i do końca grudnia powinniśmy wniosek o płatność złożyć. W międzyczasie oczywiście odbyły się wybory samorządowe, mimo tego względu, że pomimo tego, że zmieniły się przepisy ustawowe, została powołana tak zwana instytucja urzędnika wyborczego, to tak naprawdę większość spłynęło na nasze barki, na barki naszych pracowników. Mieliśmy urzędnika wyborczego z Olsztyna, kilka razy był, ale tak naprawdę na to. Nie chcę mówić o tym konkretnym przypadku, ale to są generalnie ludzie, którzy nie są przygotowani, nie są przeszkoleni i to, co wcześniej musieliśmy robić, musieli robić nasi pracownicy w urzędzie gminy, tak musieli to samo, a nawet jeszcze więcej, bo
bo trzeba było rzeczy było tłumaczyć, więc to też dużo czasu nam zabrało. Oficjalne pożegnanie starosty dziedzickiego pana Wacława Strzyżwicza, też uczestniczyłem w tej imprezie. Pan Wacław Strzyżwicz chyba od początku albo starosta, albo wicestarosta powiatu dziedzickiego odszedł na emeryturę, nie będzie pełnił żadnej funkcji poza radnym z powiatu dziedzickiego, bo też został wybrany na własną kadencję. Wykonaliśmy oświetlenie uliczne na Ośrodku Słonecznym. Jeszcze są sprawy dotyczące wykonania inwentaryzacji wykonawczej i wykonania protokołów, ale oświetlenie uliczne już funkcjonuje, więc jest w porządku. Rozliczyliśmy i dostaliśmy zwrot pieniędzy za ulicę Wodną w Kruchankach Urzędu Marszałkowskiego z Urzędu Gruntów Rolnych, więc to już sprawa zamknięta. Nie mieliśmy kontroli, bez kontroli się odbyło pieniądze na konto urzędu. W ostatni weekend z panem przewodniczącym uczestniczyliśmy w programie w ramach programu Kruchankach Urzędowych. Szkolenie dotyczyło turystyki wiejskiej i rozwoju. Tak, to są takie różne szkolenia, bardzo przydatne, bo w kolorach dużo się dowiedzieć. Zwłaszcza, że teraz będziemy chcieli aplikować o środki w dwóch miejscowościach, właśnie na rozwój infrastruktury turystycznej, turystyczno-rekreacyjnej w Flotmanach i być może w Żywkach, jak się uda. Bardzo takie pożyteczne szkolenie. W międzyczasie odbyło się oczywiście Święto Niepodległości. U nas to święto trwało 3 dni, od 9 do 11. 9 szkoły podstawowe w naszej gminy zorganizowały bardzo piękną uroczystość. Na początku w Bibliotece Środków Kultury przed fontanną. Serdecznie gratuluję, dziękuję panu dyrektorowi, panu dyrektorowi Gospodzkiemu, że się włączył. 10 akcent sportowy na Orzeń Wektorów organizujemy tutaj wspólnie z panem Jackiem Makowskim, z panem przewodniczącym tego turniej. Dla zaproszonych drużyn też myślę, że było sympatycznie, fajnie. No i 11 rzeczywiście główne obchody Bibliotece Środków Kultury. Panu dyrektorowi Zińskiemu też również dziękuję za zorganizowanie tego święta. Wspólnie z powiatem giżyckim wykonujemy 3 takie duże inwestycje chodnikowe. Chodnik w kierunku Zwalonego Mostu, skrzyżowania do Zwalonego Mostu już został wykonany. Dostaliśmy pismo o tym, że 22 do 23 jest odbiór. W Żywkach prace są na takim zależnym Żywkach. Przyjdzie czas na produkty, mam nadzieję, że pogoda pani do końca roku musimy to skończyć. To jest taki montaż finansowy 50% na 50%. Środków wykłada gmina. Gmina to jest pieniądze gminy z funduszy serskich poszczególnych miejscowości. Te wszystkie 3 chodniki to około 400 tysięcy złotych. Zakupiliśmy sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej, dla ochotniczej straży pożarnej z ochotniczych, tak, i z Jeziorowskich i z Kuchanek. Z dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości to ponad 26 tysięcy złotych. Nasz wkład to jest tylko 1%, około 38 złotych. W piątek oficjalne przekazanie. Takie są zasady programu, że trzeba pokazać sprzęt, fotografować się i wysłać do ministerstwa. Wczoraj odbyliśmy tutaj spotkanie terenowe z panem Maciejem Wiceprostą, Czesławem Drzeczewskim i dyrektorem Urzędu Dróg Powiatowych, z panem Muszczyńskim. Objechaliśmy te właśnie nasze inwestycje, chodniki, ale też oglądaliśmy drogi, mamy jakieś wspólne cele na następne lata. Takie duże inwestycje to przede wszystkim przebudowa drogi wjazdu z kierunku Solna do Kruczanek. Chodzi o wydarzenie przy naszym cmentarzu wojennym. Droga miałaby zostać poszerzona. Również ulica Polna wchodziłaby w skład tej inwestycji oraz droga w kierunku Brzówki od Piastu do skrzyżowania na Brzówkę. No i Jeziorowskie też tam chcieliśmy, powiat chciałby poprawić. Wszystko w zależności od tego, jakie uda się uzyskać dofinansowania. No z tych mniejszych w następnym roku planujemy robić chodnik w Bocińce od szkoły do skrzyżowania z Dawną na Czarniot i w Sortmanach drugi etap wymiany kostki, płytek na kostkę drugową. Wszystko to miałem do powiedzenia. Szanowni Państwo, to przekazamy informację. Jeżeli macie Państwo pytania, to tutaj proszę zadawać. Jeżeli do tego, co Pan Wójt
zwracam się do radnych, którzy jeszcze zasiadają. Jeżeli macie Państwo pytania, to do tych informacji proszę, proszę się odnieść, czy jeszcze coś dopytać, więc proszę, jeżeli są pytania. Jeżeli nie, to będziemy przechodzić jeszcze do punktu kolejnego. Pytań nie widzę, więc wydaje mi się, że tam już w sprawach różnych troszeczkę pytań będzie. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata gminy Kuchanki do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Tutaj poproszę panią tu sekretarz. O tych uchwałach dyskutowaliśmy tak naprawdę na komisji ostatniej. Wydaje mi się, że wszystko zostało już omówione, chyba że coś jeszcze Państwa nurtuje, czy jeszcze coś chcecie dopytać. Tak, to jeszcze za chwileczkę będziemy. Dobrze, panie proszę tutaj. Bardziej pan wójt, ponieważ prowadził chyba rozmowy z panem Zajączkowskim. Chodzi o to, że co roku, wraz z nową kadencją wytypujemy dodatkową osobę do współpracy z Mazurskim Związkiem Gospodarki Odpadami w Giżycku. To jest taki związek międzygminny zrzeszający ile gmin? Pani Zajączkowski? Teraz była pani. Tak, tak. I po prostu razem tutaj pilotujemy gospodarkę śmieciową na takim naszym wspólnym terenie. Obligatoryjnie w skład tutaj tego związku wchodzi wójt. Natomiast ta druga dodatkowa osoba to jest osoba z polecenia rady. Zanim już jest nawet wyświetlona ta uchwała i po prostu należy wskazać i przegłosować osobę, którą uważacie Państwo za godnego reprezentanta. Ja tylko, że panu Zajączkowskiego nie było na ostatniej sesji, tak jak rozmawialiśmy, wskazałem ewentualnie pana kandydaturę do tego Znaczy, chcielibyśmy się zapytać, tak to powiem, że właśnie była dyskusja, podczas dyskusji każdy że tak powiem, z radnych obecnych chętnie by widział pana na tym stanowisku, panie. Tylko kwestia głosowania, ale to mówię po dyskusji na komisji, więc chcielibyśmy od pana, czy pan wyraża zgodę. Tak jest, jeżeli państwo wyrazicie taką zgodę i aprobację, żeby dalej mógł kontynuować te swoje członkostwo w Międzygminnym Związku, to jak najbardziej wyrażę zgodę. Dziękuję. Macie Państwo też pytania właśnie tej uchwały? Dodam zresztą takie informacje dla pana wójta zostały przekazane, żeby troszkę tam te uwagi, które zostały na komisji poruszone, czyli systematyczność wyłożenia, czy też grafik po prostu, żeby był dobrze przestrzegany, tutaj tam pójdę informacje ma i na związku wierzymy, że przekaże. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Gminy Kuchanki z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru delegata Gminy Kuchanki do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Podstawa prawna Rada Gminy Kuchanki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Na delegata Gminy Kuchanki do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku na nową kadencję 2018-2023 wyznacza się pana Zenona Zajączkowskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kuchanki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz poproszę pana sekretarza dzisiejszych obrad o przeprowadzenie, odczytanie nazwisk do głosowania. I przypominam, że jeżeli ktoś musi się określić, czy jesteśmy za, przeciw, czy się wstrzymujemy. Poproszę. Pan Baniewski Mariusz. Jestem za. Pani Bartoszak Izabela. A, jestem za. Pan Bazylewicz Mirosław. Jestem za. Pani Kurzyńska Marta. Jestem za. Chmielewski Wojciech. Jestem za. Pani Grażewicz Barbara. Też jestem za. Pani Kamińska. A, jest. Pani Kamińska Monika jest za, tak? Trzeba odczytać dokładnie. Pani Kuczyńska Malina. Jestem za. Pan Mały Mirosław. Też jestem za. Pan Biniaka Jerzy. Jestem za. Pani Przyłódzka Tamara. Jestem za. Pani Soleń Bożena. Jestem za. Pani Sulej Dorota. Jestem za.
Żygało Tomasz nieobecny, Żytniński Zbigniew nieobecny. Proszę. Gratulujemy, życzymy. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przysługu. Poproszę pana Kłuta o przedstawienie, w którym miejscu to wymaga. Pana komisja standardowa uchwała dotycząca właśnie różności przesyłu na rzecz TG. To są trzy działki w Krukankach, oznaczone numer 218, 226 i 225 na jeden. Może pokażę mapę. Przepraszam, ja mam pytanie, bo ten kabel będzie szedł koło stacji uzdatniania, tak? No, tak. Tam już tych kabli jest, są poza tym rury zasilające. Ale to oni muszą robić to bezkolizyjnie. No to jest po swojej stronie, jest projektant, to jest zaprojektowane w taki sposób, że oni to wchodzą, tak? Więc tutaj już... Czyli co tam się w tych parametrach technicznych mieszczą? Nie domyślam, oni wiedzą, tak? Jeżeli jest projektowane przyłącze energetyczne, to musi być mapa do celów projektowych. Na tej mapie wszystkie inne urządzenia są, więc oni pewnie, więc projektant musi tak to zaprojektować, żeby było bezkolizyjnie. A jeżeli coś będzie naruszało, to musi to na własny koszt przebudować. My zawsze to będzie. Jeszcze tam kawny później na rurach naszych. A to wszystko będzie widać. Dlatego jest projektant, bo to jest... Uchwała Rady Gminy z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu. Podstawa prawna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Departament Eksploatacji i Rozwoju,
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Krukanki, położonej w obrębie Krukanki, oznaczonej numerem geodezyjnym 218-226-225/1, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgi wieczyste KW OL1G/00-03-1053/7. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę pana sekretarza o przeprowadzenie głosowania. Pan Baniewski Mariusz. Jestem za. Pani Bartczak Izabela. Jestem za. Pan Bozylewicz Mirosław. Jestem za. Pani Kurzyńska Marta. Jestem za. Chmielewski Wojciech. Za. Pani Grażewicz Barbara. Pani Karolina Monika. Za. Pani Kuczyńska Andrzejczyk Molina. Jestem za. Pan Mały Mirosław. Za. Pan Biniacha Jerzy. Za. Pani Przyłódzka Tamara. Za. Pani Soroń Bożena. Jestem za. Pani Sulej Dorota. Za. Żygało Tomasz nieobecny, Żywiński Zbigniew nieobecny. W takim razie 13 głosów za, 0 przeciwu, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Krukanki w roku szkolnym 2017-2018. Poproszę panią sekretarz. Na początek, zwłaszcza tutaj chciałabym nowych radnych poinformować o tym, że co roku taka informacja w formie takiego dokumentu jest przedstawiana przez wójta gminy i dotyczy ona zadań oświatowych realizowanych w danym roku szkolnym, tym już minionym, czyli w naszym przypadku 2017-2018. Jest to obowiązek i rada przedłożenia tego dokumentu Radzie Gminy. Jest to dość obszerny dokument, można by było o tym dużo mówić. Ja postaram się tylko przedstawić takie najistotniejsze informacje, żebyście Państwo mieli świadomość i wiedzę, co się dzieje w naszej oświacie, jakie są środki finansowe na to przyznawane, ile to nas kosztuje, jak realizowane są zadania w szkole, jakie szkoła osiąga wyniki. Tego wszystkiego można się doczytać z poniższej informacji. Ta informacja jest potem zamieszczana na naszej linii, więc można się z nią zapoznać szczegółowo. Jeżeli ktoś z Państwa chce, możemy dostarczyć wersję wydrukowaną, także proszę ewentualnie zgłosić. Przedstawiamy to w postaci najczęściej takiej opisowej, ale również jest tutaj bardzo dużo tabel, które oczywiście mogą zniechęcać, bo raczej tam nikt nie lubi tabelek, ale ja postaram się wyłuskać najważniejsze rzeczy. Zaczynamy od metryczki gminy, czyli od tego, ile mamy ludności i jaki jest nasz budżet. Przedstawiamy to w takiej relacji 3 lata bieżący rok i 2 lata wstecz. Dane z 2018 roku to oczywiście jeszcze plan, ponieważ ten plan jest realizowany do końca roku kalendarzowego. Powiem jeszcze, że informacja dotyczy roku szkolnego, natomiast dane najczęściej, zwłaszcza te finansowe, odnoszą się do roku kalendarzowego, ponieważ byłaby to straszna łamigłówka rozbić to wszystko jeszcze na rok szkolny, bo to by trzeba było 2 lata budżetowe tam dzielić, mnożyć i tak dalej. W związku z czym spójrzcie Państwo na pierwszą, na niebiesko wiersz, poziomy, jak wzrastał nasz budżet w 2016 roku, wynosił 12 milionów 600, 15 milionów 600 w 2017, teraz plan wynosi 15 300. Jak się zakończy, to zobaczymy na koniec roku. Ten budżet dzielimy na liczbę mieszkańców i daje to taki dochód na mieszkańca, tak jak widzimy, po 4000 w tym roku, 4693 na naszego mieszkańca. Warto również wspomnieć kolejny wiersz o dochodach własnych, jakie gmina uzyskuje z tytułu chociażby podatku. I tych dochodów uzyskuje na prawie 6 milionów. To są takie nasze wypracowane pieniądze. Skupmy się teraz na drugiej niebieskiej wierszu, który mówi o otrzymanej subwencji oświatowej. Czyli subwencja to jest taka nieodpłatna pomoc prawna państwa przeznaczona na konkretne działanie, w tym wypadku na oświatę.
I państwo nam w 2018 roku przyznało 2 765 130 zł, zakładając, że to ma nam wystarczyć na utrzymanie naszej oświaty. Przeliczając na uczniów, a tych uczniów jest 308 w roku 2018, trochę niżej, wygląda na to, że ta subwencja wynosi 9736 zł na ucznia w ciągu tego roku szkolnego. Natomiast kolejna rubryka wydatki na oświatę, na niebiesko, to jest to, co niestety rzeczywiście ponosimy. W związku z czym widzimy diametralną różnicę i w tym roku planuje się, tak nam po prostu wychodzi, że będziemy musieli otrzymanej dotacji subwencji oświatowej dopłacić 1 300 000 czy nawet więcej, bo wydatki rzeczywiste będą wynosiły, szacuje się, 4 162 953 zł. I tak się działo w kolejnych minionych latach. W roku 2017 dopłaciliśmy 1 300 000 i tu chyba w 16 milion, jak sobie tutaj patrzę. Czyli na żółto rzeczywiste wydatki na ucznia to w przypadku roku 18 to 13 516 rocznie. Tyle średnio się wydaje na ucznia. Jest jeszcze taki trochę skomplikowany mechanizm, że na przykład my tu liczymy w niektórych przypadkach uczniów, którzy chodzą, uczniów, bo tak się ich nazywa, czy wychowanków, niepublicznego przedszkola, czyli dzieci od wieku 3 do 5 lat, to one nie otrzymują subwencji, tylko tak zwaną dotację przedszkolną. Ona jest dużo, dużo niższa, bo w tym roku wynosi 1700 zł rocznie na takie dziecko. Natomiast subwencja oczywiście jest wyższa i subwencję liczy się dopiero od, no, można powiedzieć już od zerówki, ale też ona nie jest taka wysoka jak już od klasy pierwszej. Od klasy pierwszej do ósmej, czy do, na klasy gimnazjalne jest wyższa, a na klasę zerową, czyli dzieci sześcioletnie, to jest chyba tam 4000 z kawałkiem. To jest nowość, to zostało dopiero wprowadzone od niedawna, ta subwencja, bo wcześniej na te dzieci nie otrzymywaliśmy subwencji. To było zadanie własne gminy, żeby to utrzymać. Także tak to wygląda. Mamy 308 uczniów w 2018 roku, 318 było w roku 2017. Tu są właśnie liczone jeszcze zerówki, bo w tym 29 dzieci było w 2017 roku w naszych oddziałach przedszkolnych, w tym jest 24. Mówimy o dwóch szkołach, Poświnka i Szkoła Przybarka. Natomiast liczba wychowanków w niepublicznym naszym przedszkolu, które mieści się w GOK-u, przy bibliotece GOK-u, to średnio 55 osób. Z takich jeszcze ważnych informacji to jest to, że właśnie na te nasze niepubliczne przedszkole chatka, puchatka przy GOK-u, jeżeli takie przedszkole jest wpisane do ewidencji placówek oświatowych to i spełnia określone wymogi, jest zarejestrowane, to gmina ma obowiązek płacić na jednego ucznia kwotę dotacji miesięczną. I wyliczamy to też w ściśle określony sposób przepisami, nie będę tłumaczyć jak, bo to za daleko, w każdym za długo. Natomiast w tym roku ta kwota wynosi 270 zł i 4 grosze. I tu tylko powiem, że dlaczego tak mało, bo pewnie Państwo sobie może porównują, że przedszkola niepubliczna w Giżycku to jest ta kwota 700 czy 500, dlatego że nasza placówka to jest inna forma wychowania przedszkolnego. To nie jest przedszkole, a dla innych form wychowania przedszkolnego przysługuje niższa dotacja, 40%, a w przypadku przedszkoli, nie innej formy, 70% odpowiedniej kwoty, odpowiednio wyliczonej. Nie będę się na tym teraz skupiała. Realizowane w szkołach jakieś sztandarowe inwestycje, no to, czy przedsięwzięcia, czy programy, no to oczywiście możemy się pochwalić, że w roku 2017-2018 zakończył się dwuletni program związany z podniesieniem jakości kształcenia ogólnego w zakresie